W dalszej części uroczystego otwarcia wystawy poświęconej Stanisławowi Szoździe głos zabrał Bogdan Koraszewski, prezes zarządu Rowerowej Akademii Królewskiej. Jeśli mogę prosić pana Mieczysława Nowickiego jako przedstawiciela kapituły Rowerowej Akademii Królewskiej, będę mocniej i Akademia będzie lepiej reprezentowana. Od razu przeproszę, że nie mógł się pojawić pan Boguś Fornalczyk i pan Józiu Gawliczek, który wyjechał, ale źle się czuł, także przepraszają najmocniej, że nie mogą uczestniczyć w tej wspaniałej uroczystości, ale no, nie mogli, zaprosili i zostali w domu. Pozdrowienia. Chciałbym, mam wielki zaszczyt w tak szanownym gronie oznajmić decyzję Rowerowej Akademii Królewskiej, ale może zanim to zrobię, chciałbym powiedzieć, co to jest ta Rowerowa Akademia Królewska. Powstała w 2006 roku z woli wielu dawnych mistrzów kolarskich, olimpijczyków. Założyliśmy w Krakowie Rowerową Akademię Królewską, żeby się spotykać co roku, integracja, wspominać. A klucz programu jest przyznanie jednemu z tych dawnych mistrzów kolarskich tytułu króla roweru. I otrzymuje on koronę na Wawelu z rąk patrolującego tej imprezie konsula generalnego Francji w Krakowie. Jest to taka spotkanie, powiedzmy, no, sympatyczne, ale przypomina dawne sukcesy. Przecież każdy z tych wielkich kolarzy był królem na szosie i dominował. A tutaj przypominamy i ta korona jest niejako symbolem, powiedzmy, tego dawnego panowania na szosie. Akademia dba o tych, którzy żyją. I tak rozpoczęło się od Stanisława Gazdy. Później był Jan Kudra. Był później tutaj obecny Franciszek Surmiński, był Józef Gawliczek, jest właśnie królem również pan Mieczysław Nowicki, także dostojne towarzystwo. Ostatnim królem został pan Lucjan Lis, który tutaj był obecny w Krakowie i mamy nadzieję, że ten poczet królów kolarskich będzie rósł. Każdego dnia 13 lipca Święto Narodowe Francji jest taką okazją do spotkania. Ale tak jak mówię, Rowerowa Akademia Królewska myśli nie tylko o tych, którzy są w tym peletonie ciągle pięknym naszym kolarskim, ale również o tych, którzy już odeszli, którzy już uczestniczą w tam gdzieś na Mlecznej Drodze, jeżdżą i z góry na nas spoglądają. Między innymi nasz tutaj nieodżałowany Staś Brzozda. Ja pamiętam, jak na początku tamtego roku, na rozpoczęciu sezonu spotkaliśmy się i tutaj wielu było wspaniałych kolarzy i zapraszałem osobiście Staszka Brzozdę do przyjazdu do Krakowa, do uczestniczenia w tym naszym spotkaniu wawelskim. Obiecywał, że przyjedzie, że tak, że raczej z przyjemnością. No niestety, jak państwo wiecie i znacie historię choroby, tak to wszystko się szybko potoczyło, że no nie zdążył. Rowerowa Akademia Królewska w dowód uznania za zasługi przyznała skromnie, ale na tyle, ile może, przyznała certyfikat i przyznała godność króla roweru. Po francusku jest roi du vélo. Przepraszam, że po francusku, ale z Francuzami jesteśmy zaprzyjaźnieni. Francja to jest kraj, gdzie kolarstwo jest sportem narodowym i o drugiej, czy trzeciej, czy czwartej lidze piłkarskiej mówi się dopiero później, najpierw o wyścigach wszystkich i wywiady. No także może u nas też tak będzie po ostatnich sukcesach na Tour de France, Majki i tak dalej. Także przechodząc do sprawy. Decyzją rowerowej kapituły kolarskiej godność króla roweru została przyznana panu Stanisławowi Szoździe. Normalnie wręczamy takie odznaczenie, taki certyfikat rodzinie, ale sytuacja jest tutaj większa niż normalnie i Szozda ma swoje muzeum. Jest to naprawdę
naprawdę poziom wyżej i no, cieszymy się, bo chyba, nie wiem, w świecie nie ma tak wiele takich właśnie miejsc, gdzie docenia się zasługi kolarza, wielkiego człowieka. I tutaj przekazuję ten certyfikat na ręce pana burmistrza z podziękowaniami za to, co zrobiliście dla tego wielkiego kolarza, wielkiego człowieka, że grano hymny i ściągano czerwoną flagę. Towarzystwo drużyny tutaj mówi o tym wszystko. Panie burmistrzu, proszę przyjąć i umieścić w miejscu stosownym. Bardzo się cieszę, że to trafia właśnie tutaj do pana. Proszę państwa, ten certyfikat znajdzie się na honorowym miejscu w naszym muzeum. Myślę, że będzie przypominał, że jest król Prudnika. Poproszę pana Ryszarda Szurkowskiego o zabranie głosu. Może nie o głos. Chciałbym, tak wymyśliłem, że Staszek znajduje się wśród wielu wybitnych sportowców, którzy, jak ci, którzy z państwa pamiętają, jak się w pokoju ten wyścig wygrał. Wyprodukowałem za pomocą firmy taką koszulkę, na której są wszyscy zwycięzcy wyścigu pokoju. Począwszy od pierwszego w 48 roku. W 2004 roku, bo praktycznie wtedy wyścig pokoju zakończył swoją wielką historię. Na dole jest dopisane, że nie było wyścig kolarski, wyścig pokoju za szalowym drakiem. Będzie ciąg dalszy. Być może to naszym następcom. Chciałbym przekazać szefowi sali muzeum, jeżeli będzie miejsce, żeby to umieścić. Bardzo dziękuję. Kolega z klubu Danek Kopów też chce coś. Dziękuję bardzo. Ja tutaj chciałem też wrócić do tematu, który już tutaj został nadmieniony, do historii naszego kolarstwa. No i to są nasze korzenie. Lata 60. były takie, że grupa treningowa Opolanki, Opole Grabie, i tutaj jest przedstawiciel, pan Karol Kuhn, już wprawdzie w wieku 80 lat dojechał tutaj do nas, organizował wyścigi kolarskie dla niezrzeszonych, w których myśmy zaczynali nasze pierwsze, stawialiśmy nasze pierwsze kroki kolarskie, jak również i w ubiegłym roku właśnie było to, odbyło się to 5 maja 2013 roku. Zorganizowaliśmy w Turawie takie małe spotkanie właśnie wszystkich kolarzy, którzy w latach 60. uczestniczyli w tych etapówkach dla niezrzeszonych. Później zostali rozdzieleni na kluby kolarskie. Myśmy zostali w Opolu z Edkiem Barcikiem. Stachu wrócił do Prudnika pod opiekę pana Franka Surwińskiego. I gdy zaprosiliśmy Staszka, żeby wziął udział w naszym spotkaniu, nie odmówił, zaszczycił nas swoją obecnością. Tu właśnie jest zdjęcie, gdzie wśród nas znajduje się również Stasiu. I tutaj właśnie z inicjatywy pana Karola Kuna przygotował, wykonał to Mirek Małecki, też nasz kolarz lat 60. Opolanki Grabie. I mamy takie małe wspomnienie powrotu do korzeni. Myślę, że jeżeli nie musimy się wstydzić naszych korzeni, jesteśmy bogaci. A Staszek się nie wstydził i te sukcesy, które są jego sukcesami, naszymi sukcesami, są naszą dumą. I chciałem to właśnie przekazać tutaj na rzecz muzeum, żeby myślę, że rodzina nie odmówi. Jeżeli to zdjęcie zawiśnie tutaj na ścianie w muzeum, będzie uhonorowaniem wszystkiego, podziękowaniem za to,
bo jesteśmy z tego dumni. Państwa, poproszę pana Radosława Szozdę, przedstawiciela rodziny, jak i kurator dzisiejszej wystawy, panią Ewę Gierza na środek. Bardzo proszę. Ja to przede wszystkim chciałem bardzo podziękować pani Ewie Gierzie, kurator wystawy. No osoba po prostu nie, też żeby nie przedłużać, ale nie zastąpiona. No zrobiła dla nas bardzo dużo i, że tak powiem, ta wystawa to jej dziecko. Także my jako rodzina strasznie bardzo chcielibyśmy podziękować przede wszystkim całej ekipie Muzeum Wojtkowi również za wszelkie starania, żeby ta wystawa no, była choćby takiej wielkości jak był tato. Także, żeby nie przedłużać, jeszcze raz wszystkim strasznie bardzo dziękujemy i zapraszamy państwa do oglądania. Proszę państwa, ja w tym momencie pragnę pochylić się nad ogromnym wysiłkiem i trudem pracowników Muzeum Ziemi Prudnickiej. Ja obserwowałem na co dzień te wszystkie starania, zmagania, których efekt państwo za chwilę zobaczą. Bardzo serdecznie państwu dziękuję i pani Ewie również za koordynację tychże działań. Gromkie brawa, naprawdę. Dziękuję również panu Tomaszowi Kanasowi i pani Katarzynie Nowak za oprawę muzyczną dzisiejszego wydarzenia. I to, na co wszyscy czekamy. Drodzy państwo, za chwilę nastąpi uroczyste otwarcie wystawy na drugim piętrze Muzeum Ziemi Prudnickiej. Ze względów technicznych wystawę może oglądać jednocześnie około 25 osób, dlatego bardzo proszę być przygotowanym na cenne wskazówki pracowników muzeum. Dla tych, którzy będą czuli niedosyt, informują, że jutro od godziny 11.30 do 16.00 również ta ekspozycja będzie dostępna. Zanim udamy się na drugie piętro Muzeum Ziemi Prudnickiej, posłuchajmy utworu. Jesteśmy wśród mistrzów. Pan Stanisław Szosta był mistrzem. Jeden utwór tylko pasuje na tę okoliczność.